szykują. Docha nie ma cycków i pizda ma małą. Brak cycków. Yo. Absolutne kurwa brak cycków. Jo, silikony, Docha nie ma silikony jak pomela. Nie masz ani pół cycka. W miejscu, nie, ja mam ćwierć cycka. Ty masz wymowną wyrwę. Docha nie ma cycków. Nie, pewno. Docha nie ma cycków. To nie ma cycków, brak cycków za 3 zł. Jo, jak pomela, kurde, leciałam samolot, co i potrzaskały. To musisz mieć rozmiar SS. No. Nie, SMS. Zrobię sobie te. Jak to się nazywa? Diabeł gochanie. Ma cycków, tak, gochanie, ma cycków. Jacek, sądzisz teraz, drosiarze, 3 złote. Co? Jo, jak pomela. Zbieram na implanty. Ile? 10? Teraz chyba 15. I będę miał takie balony, że jak się spotkam, tymi balonami się będę waliła. Cycków. Pan Gocho, z racji tego, że dowiedzieliśmy się od Jacy, że nie masz cycków. Chcemy zaoferować Ci usługi naszej wypożyczalni. Cycki szmaciane. A co mam? Wypożyczalnia zaplanowała lek dla Ciebie ze względu na nasze współczucie po zniżce za 3 złote. 10. No i se zrobię. Wiem, gdzie naleją u nas trójmu. I kurwa, wtedy Ci oleję. Wtedy zobaczysz. Docha nie ma cycków. Ojej. Docha nie cycków. Mam się bać? Docha nie posiada cycków. Dosze brakuje cycków. No niestety, bo była druga wojna światowa i wybuchły. Docha nie ma cycków na stanie. Broniła Polskę. Docha wybrakowana. Dochy cycki nie istnieją. Cycki to coś, czego Docha nie ma. Docha nie ma ich za 3 złote. No i dalej! Dalej, jak ja kocham, jak wy najebujecie mnie. A wiecie co? Powiem wam jedno, mi to kołtyka lata. No ale mówcie sobie dalej. Kocham to, no to się śmiać chcę. To Bydgoszcz, lepiej jakbym na sami, jak to się mówi, za bezczelnie powiem. W majtkach nic nie mają, a trąbią. Pan gość tego. Od 2 tygodni cały Torun uczy od plotek o pan. O Jezu, no i gdzie co? Się nie pójdzie? Czy to mam chodzić z cyckami gołymi? Wszędzie tylko śmieją się, że Gosia z Podgórza nie ma cycków. Jo. Czy to prawda, czy tylko plotka za 3 złote? Potem tego oczka puszczać. Słuchajcie, ja nie muszę mieć takich balonów jak aktorki. A później kurde lecą samolotem, bo jest temperatura taka i trzaska. Panie Jacku. No. Pani Gosiu, to nie wstyd. Pani Gosiu, proszę się nie załamywać. My kobiety jesteśmy ci życzliwe i mówimy ci, że brak cycków to nie koniec świata. Nie, watę mam wychaną, zniszczył reputację, ale teraz jest w tym możliwości zrobienia sobie piersi. Zabiegi już za 3 złote. To chyba nie wiem. Honoluru. Dalej, kurde, za cienko. Jedziemy. Gocha, gocha, gocha. Patrzę, pan Gocho, tutaj Rada Osiedla Podgórz i Społeczność Podgórze. No i co mi to obchodzi? Jesteśmy oburzeni tym, że nie ma pani cycków. No i co z ponoć tego? Ma pani wklęsłe niziny w miejscu, gdzie tak, kobieta ma cycki. Mi kurde tam, prosimy wydać oświadczenie w tej sprawie i przeprosić za brak cycków za 3 złote. Aha, ja mam wam jeszcze pokazywać, nie? Tak, patrz, na plecach mam. Jacek, stanik mi załóż, tak? Gdybym mogła prosić na plecy. A masz ten drugi stanik? No, zaski już u mnie. Pani Gosiu, to jest... Weźmiesz śrubokręt, młotek i będziesz pchał. Dalej. Pani Gosiu, ostatnio czytałam w Newsweeku, że rzekomo zrezygnowała pani z posiadania cycków. No i teraz... Cyckowska podała, że nie ma pani cycków. Bo mam na plecach! Prawda, na kochankę w TVN prosiła o komentarz i oświadczenie w tej sprawie. Czy nie ma pani cycków, czy ma za 3 złote? Nie, za 2 złote w tyle. I co, żal ci do pyśliska? Bo twoja matka ma za 1000, a ja mam promocję. Gdyby twoja matka była panią Margaret sławna, to bym miała za darmo. To przysięgam na Boga, rozjebałam ci mordę. Stanisława Stulej. Ja, nie Stulej, kurde. Jakbyś chciała wiedzieć, to spierdoliłam do zakonu świeckiego z mojej wiachy pod Kielcami dlatego, że nie mogłam się pokazać w Kieleckim ze wstydu, że urodziłam córkę, która nie ma cycków. Zdychaj za 3 złote. No i dobrze, to se browary wsadzę. Będę mi se wężyk podłączył i będę sobie ciągła i sączyła. A twoja matka se do dupy wsadzi i będzie dała okres.
gdzie jesteś. Oni mnie chcą zgnębić, ale ja się nie dam, nie. Polski Instytut Biologiczny. Ty tam kurde, trzym mordę. Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem naukowej współpracy z pierwszą kobietą, która wykarmiła dwójkę dzieci nie posiadając cycków. To ewenement biologiczny. Proszę z nami nawiązać współpracę za 3 zł. Ja pierdolę. Nie, małej też nie mam. Próbówki, wiesz? Ja jestem inkognito. Feministki. Dzień dobry Pani Małgocho. Gratulujemy Pani braku cycków. Proszę wytłumaczyć, czy to jakiś świadomy bunt przeciwko stereotypowej kobiecości, czy może wyraz sprzeciwu wobec tradycyjnego modelu matki karmicielki? Dziękujemy za 3 złote. No wy feministki nie karmicie i nie rodzicie. A ja za wami poszłam. A po co? Dalej! Anane kopi z gochy krótkie włosy, brak cycków, brak zębów, ledwo chodzi, sra pod siebie, no. Rzyga na streamie, no kurwa typowy menelanie kobieta. Twoja matka Stulej Piotrowska też srała no. Tak jak ty, wstyd. 3 złote. No dalej, no niestety, jakbyś w moim wieku szmatuje bana w dupy ruchana, gdzie byś miał jakaś choroba, to nawet wiesz co, do gęby nie weźmiesz. Jebać sam jak mi gocha, gocha nie ma cycku, gocha nie ma cycku. No nie, nie ma, kurde, lewo, bo mam prawo, na plecach. Jacek, ten czerwony to debile, brudasy gocha, ty tylko potrafisz powiedzieć dalej, srasz w majty, jaca, co ty ruchasz no teraz, dobrze. Też na sonie 3 złote. Po co mam srasz w majty, jak majtek nie mam? Tak mam srasz w majtki. Jak mi kupisz majtki, to będę srało. Proszę na twoją kapustę. Pani Gosiu, nie sądziłam, że kiedykolwiek to powiem, ale można panią porównać z hollywoodzką aktorką. Jest jaką? Pani niczym Angelina Jolie. Obie nie macie cycków. Pozdrawiam za 3 złote. Ja, bo ją stać było na silikony. A mnie nie stać. Ale ja wolę być naturalna. Kto chce, to niech ogląda, kto nie, to fuck you. Ofiderzej. A co do cycki? Co ja mam, masa z nimi zamiatać? W trzecim miesiącu ciąży zjadła gówno w czwartym. Wysrała się na Wojtyłę w piątym. Zarżniała Stachę Stulej w szóstym. Otarła łechtaczkę o chubę leśną w siódmym. Zdechła w ósmym. Odrodziła się w dziewiątym jako Małgoszatan. 3 złote. A ty kurde, za 3 złote wsadź sobie w dupę? A ty, jak cię rodzili? Chodnik za śmieciarką. Cię matka ciągła, żeby się wykluła. Tak i nie jadłaś, czy tam nie jadłeś. No to jest, bo się... No, to tak jest. Po co placki robić, nie? Potwór z Loch Ness. Eldorado. Smażyć jak można. Złoty pociąg z Wałbrzycha. Czarownica z Łysej Góry. Bóg. Cycki Gosi. Co łączy te rzeczy, każdy o nich słyszał, ale nikt na oczy nie widział. 3 złote. No jeszcze mam kurwa pokazywać, bo popierdoliło. Idź na pole, krowa ci pokażę. No dalej, bo już mam nerwy. Jedziemy. Chcecie wojny? Będziesz mieć. Witam. Otrzymaliśmy pani zgłoszenie do programu Pimp My Tits. Po obejrzeniu pani zdjęć stwierdzamy, że jest pani najbardziej potrzebującą z powodu totalnego braku cycków. Proszę przyjść na zabieg w środę o 19.00, 3 złote. A zapłacisz mi? A jak później polecę samolotem i mi pękną jak... Anderson? Kto będzie te flaki zbierał? No. Wypożyczalnia cycków. Pan do pozracji tego, że dowiedzieliśmy się od Jacy, że nie masz cycków. Chcemy zaoferować ci usługi naszej wypożyczalni. Cycki szmaciane. Wypożyczamy na karnawał, ale i dla ciebie ze względu na nasze współczucie po zniżce za 3 złote. Róży Jacek znalazł kochankę i ma cyckami. Jestem pierdolony, każdy widzi. Pilna informacja. Gocha nie ma cycków. Gocha nie cyc.
Gocha nie posiada cycków. Gosze brakuje cycków. Gocha pozbawiona cycuszków. U Gochy nie ma cycków na stanie. Ale Gocha mam przynajmniej dobry charakter. Gochy cycki nie istnieją. No. Cycki to coś, nie, czego Gocha nie ma. Gocha nie ma ich za 3 złote. No. Dalej. Brąży Jacek poznał sobie inną, co ma cycki. Ja to widziałam przez... Dorota, panie Jacku. Jak to jest? Polski Instytut Biologiczny. No i co? Pani Gosiu, jesteśmy zainteresowani nawiązaniem naukowej współpracy z pierwszą kobietą, która wykarmiła 2 dzieci nie posiadając cycków. To ewenement biologiczny. Proszę nawiązać współpracę za 3 złote. I zobaczcie, co z Daniela wyrosło. Dobra. I szyt, i chuj. Feministki. Dzień dobry, pani Małgocho. Gratulujemy pani braku cycków. Proszę wytłumaczyć, czy to jakiś świadomy punkt przeciwko stereotypowej kobietości, czy może wyraz sprzeciwu wobec tradycyjnego modelu matki karmicielki. Dziękujemy za 3 złote. Co cicho? Dobra, nie mam tego, nie mam tego, jestem kurde... Nikim. Pani Gosiu, i pani się dziwi, że Jacek ogląda się za cycatymi babeczkami. Pani jest taka płaska deska, że szok. Jacek miał pretensje do Daniela, bo jak był mały, to wyssał całą peterkę z cycka. Gocha nie ma cycków, a Jaca ma wielkiego chuja. Wstyd, Gocha, 3 złote. A co, widziałaś? Jakiego ma członka? Porno się grał? Ty patrz, tam masz... Aż nie chcę mówić, bo... Cycki, a co to cycki? Potwór z Loch Ness, Eldorado, złoty pociąg z Wałbrzycha, czarownica z Łysej Góry, Bóg, cycki Gosi. Co łączy te rzeczy, każdy o nich słyszał, ale nikt na oczy nie widział. 3 złote. I nie zobaczy. Proste. Proste jak walenie. Walca. Wiesz, że to znaczy walec? Uwaga, uwaga, w kuchni siedzi Stanisława Stulej Piotrowska. No, dziękuję ci bardzo, nie? Jacek. Thank you! Za co? Też wiesz, za co. Reputację mi zjmałeś. Bartek i Łukasz, pozdrowienia z Anglii od Łukasza i Bartka dla pani Gosi i Jacy. Kochamy panią i prosimy o pozdro 3 złote. Pozdrawiam was, kochani. Good, good, yes. Jak się nie gada. Manele jednięte, uzamknięte. Ma to zjebałeś, kurde. Tego wyjebujesz jutro. Ja to nie mam dzisiaj powiem. Wyjebujesz. Chłopaki sferajne, pani Gosiu, ile... Gosiu, chłodników nie ma. Cycków nie ma. Nie, cycków nie ma, nie ma cycków. Nie ma cycków. Gosiu, chłodników nie ma. I pizza ma mało. To Jacek cię obraża, nie my. To Jacek cię obraża, nie my. Gosia nie ma cycków. To Jacek cię obraża. Nie my. To Jacek cię obraża. Nie my. Gosia nie ma cycków. To Jacek cię obraża. Nie my. To Jacek cię obraża. Nie my. Gosia bez cycków daje za jedyne 5 zł. Nie udawaj, głupka. Masz przejebaną do niego. Daj to wszystko, że udawaj. Masz coś na koncie? Masz zadzwonić? Halo, halo, tu gówno Gochy. Pomocy uwolnijcie mnie. Jestem na zakręcie uwięziony w ostatnim elemencie kiszki. Pragnę wydostać się już. Zadniem gadasz? No to jedziemy z łańcuchem egzystencjalnym. Gocha sra na fotel. Stacha Stulej zwizuje to gówno. Cackowska zapina Stachę.
Świderek dziwka robi rimming cackowskiej. Sonia zdycha z żenady. Gocha rucha zwłoki Soni. Wojtyła oddaje moczne Gochę. Gocha zdycha. 3 złote. Za to. Za to. Za to. Wszystko. Wypieszasz. Gocha nie ma cycków i pizda ma małą. Gocha gówno. I soczewica. Gocha szmata. Gocha jajko. Gocha pizda. Gocha orangutan. Gocha wojtyła. Gocha picza. Gocha rozwielitka. Gocha prymity. Gocha falafel. Gocha kurwa. Gocha sraka. Gocha cfel. Gocha kormoran. Zdycha za 3 złote. No, tak już się założyłeś. No. Nie jest to karty twoje. Chcesz? Za to ja cię kurwa zniszczę całkowicie. Sven, pani Gosiu, niech pani ich nie słucha, oni są pojebani, a pani jest zajebista, pozdrawiam. I kolega Sitek, 3 złote. Dziękuję, pozdrawiamy Sitka. To nie ten, tylko ten frajer mój. Były już. Dobrze stałeś, kurde, od Daniela. Nawet dziękuję nie umiesz powiedzieć. Nie umiesz dziękuję powiedzieć. Koniec. Gosia, ach, z przodu, plecy z tyłu, plecy, pan Bóg stworzył ją dla Hecy, 4 zmiany zapierdala, przecież to dla Gochy kara, mówił Jacek, teraz Icek, pani Gosia nie ma cycek, 5 złotych. Bóbka, nie udawaj. Na to ci wszystko dał Daniel pieniądze. Na to. No, ze sobie kupiłeś? A gdzie dałeś na jedzenie? Z Warszawy, pani Gosiu, z pani Zelety. Jest cudowna kobieta. Mój żonko chce panią skosztować. Jan Paweł II jebał małe dzieci 5 złotych. Spodnia, to się przebierałaś w tamtych. Ja znajdę, zobaczę. No. Ja ci je oddam. Siły nie. Po tu za tyle, co żyłeś. Jesteś na cyta. Kurwa, ale że śmiech. Gocha brak cycków, Gocha nie ma cycków. Cycki mikroskopijne, cycki żadne, cycki zerowe. Chcę ci podzielić twój młodszy syn. Liczę, że zdechniesz jeszcze przed świętami. Gocha to kurwa, 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 kurwa bez cycków. Jebaj 5 złotych. I to kurwa ci dobitnie pojedanie. Co ty, ry, robisz? To się ubierasz na pazurekę brudne masz. Sasy kurwa najebałeś. Gosiu, cześć pani Gosiu, jak tam u pani, co tam się dzieje, niech pani mi powie, czy dobrze u pani. Hehehehe, nie masz cycków, kurwo, 1 HP, 1 HP, 1 6, 1 6, 1 6, 1 HP, 7171 HP, gochabal, gochabal, 5 zł. Ale się tego śmiech. To trzeba zebrać na to. Opinowa swojej kobity. Ojciec pani Gosiu, na zdrówko, niech pani nie słucha tych debili, co nie mają szacunku do kobiet, jebać was puste dzieci, kurwa, 9 złotych. O matko boska. Czego tam chlapiesz? Nie podaruję ci tego. No niestety, zdasz mój charakter. Nie idziesz tam spać. Szanowna pani kurwo, wielmożna dziwka, szacowna pizdo, droga suko, wielka srako, najdroższa wywłoko. W odróżnieniu od innych, ja zwracam się do ciebie z szacunkiem, a nie chamsko po imieniu. Z poważaniem, wyżej wymienione święte pamięci, doktor magister, inżynier, doktor habilitowany, tak? Logarytm naturalny. 3 złote. A co, myślisz, się ubierze kurde jak na Boże ciało? I co on robi? Szmata jebana. Są dziwką trzeba się zająć. To się jebana prawo i lewo. No nie już z domu po mnie. Ja żyję. Stasia, stulej, córciu, Gosiu, z przykrością. Nie stulej! Daniel ma więcej. Kurwa, tyle lat, za przeproszenie. Urodziłam po stulej, a nie stulej. Nieudaczniczka, obracam się w drogi, patrząc jak Arsenenowi loda robisz w kuchni. 3 złote. Jest już gada. Lewowa jest tu, kurde.
A nie może, ja sam przyjebałeś, nie wiem, chcesz to mi powiedz, ale nie raz, nie ma kur... Tyle razy ci mówię, że zjebałeś mi życie. Internista pani Gosiu z czystej troski. Zjebałeś. Odczuwa pani boleści wątroby. Klatka piersiowa, zepsute zęby dokładają stanu zapalnego. Zaproszę panią na darmowa konsultację, co pani na to, skontaktuje się z synem 5 zł. Dawaj. Jo, chwila. No jak tak można, kurde. Czy ja cię ujrzałam kiedyś? I co ty robisz? To O, 3 złote. Kurwa, to danie kupuj. Ciuchy, chlanie, żarcie. A ty tak kurwa pospętuj. A, szkoda mi. Twoja szmata kurwa była coś kupiła. Miła pani Gosiu, kupiła, proszę pozdrowić Julecz i Krzysiaczka. Gut, tatelka druk, 3 złote. Szkoda kurwa mi rok. Nakrać kurwa i spać. No tak się nie robi. To jest wdzięczność. Pani Gosiu, dość tego. Od 2 tygodni cały Toruń huczy od plotek o pani cyckach. Gdzie się nie pójdzie? Czy to Żabka, czy Bar Mleczny Małgosia, wszędzie tylko śmieją się, że Gosia z Podgórza nie ma cycków. Czy to prawda, czy tylko plotka za 3 złote? A to Jacka się spytajcie. On famę nie wną. To niech się zajmę prąta. Jerzyk, witam panią, pani Gosiu. Uwielbiamy panią. Witam. I mamy pytanie. Kiedy wreszcie ta kurwa Sonia zdechnie? Wszyscy jej nienawidzą. Każdy żyga na jej widok. Zabij ją, Gocha, 3 złote. Chyba cię pojebało. Ja was nie słucham. Ja mam dość problem. Kiedy się położyć, a ta praca w lepiej nie budzi. Ej, skąd ten temat? Ty skąd wypierdalasz się ludzi brygadu swoich? Nie wiem, dobry jem. Tu łomię ty jebany. Wykop pani Gosiu, pani siostra Zocha jest w każdym aspekcie od pani lepsza. Uroda, kochająca rodzina. Uroda, bo się maluje i tak dalej, pierdolę. A pani siedzi z garbatem na linie, który rucha się z kurwami 5 zł. Słuchajcie, ja nie będę... O Jezu, przepraszam. Ja nie będę się malować, bo wykop. Pierdolę. A ty co wiesz się tam, to moje siory, a co mi to obchodzi? Dajcie mi... Wszystko myślisz. Przeciwisz, że twoja głowa była, czy Grudziądz, pani Gosiu, głowa do góry, jest pani dobrą babką. Pozdrawiamy z Grudziądza, garbaty wygina, haha, 5 zł. Nie, ludzie stąd. Za szmatę kurwa jedziesz. Zdrażdżujesz sobie co? Gośka, Gosia, ale teraz bez żartów, w końcu cię zniszczymy, bo jesteście rodzina jebanych zwyrodnialców. Arsenowi zruchamy córkę w ucho. Gosia, szmaciuro, aby cię spotkało kosinus niedobrego, 3 złote. No ja nie mam cycków wcale, więc muszę swoją parę, gdyby cycki mogły lazrać, to bym chciał się za...
Gangbang Gocha nie ma cycków. 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 Gang 5 złotych. Może go wyjebać z domu. A czemu? No to dowie się, byś słyszał. To daj mu spokój. Nie! Nie, ani chuja, po moim trupie. Ja nie przestań. Dawaj, dawaj, przyjdzie do niej. Nie. Tak. On nie przyjedzie, on jest w hotelu. Behemot Hejarsen, dobrze cię widzieć na urzędniczej. Kropka w kadrze i pozdrawiam wszystkich. Daj, bo będzie wojna dzisiaj. Pały przyjadą po niego. Nie wyrzucisz Jacka. Jak nie? No nie. Wyrzucę. Bo Jacek wychodzi i kurwa... Ja wychodzę też wtedy. Pani Małgosiu, pani Małgosiu, proszę się nie dać tym debilom, którzy obrażają panią. Jest pani super. A wy debile, spuchnijcie się w łeb, tfu na was śmiecie. Zero kultury, dzieci do starszych osób. Buziaki Gosiu, 3 złote. Śmiał gówno, kurwa, czy pał przyjadą po ciebie. No. Nie, śma to! Kurwo jebana! Jebać! Czy nawet ten bolca brak nie boli tak, bo jest jaca, jaca. Kot w butach szukam od wielu lat i znaleźć nie mogę. Za cycki Gosia oddałbym głowę. Ta nasza Gosia nie wie, jak to mieć piersi jest. Dla niej taterka jest the best. Gosiu, kochanie, wyruchałbym cię w sranie za 5 złotych. Dobra, to ja wyłączam wszystko. Przyjdzie tu nie za. Dobra. Napisałem mu SMS-a. Zaraz odzwonię. Bo ja stałem się jak Zastanów się, Saman Gosia, kochanie, będziesz ruchana 25 zł. No kurde, dziękuję za te 25 zł, ale ruchana nie będę. Wygadę sobie można krowę na polu, wiesz, to ja ryzyki maczę. Nie, pójdź w nim go sobie. Nie, nie muszę z nim pogadać. Lady Margaret, jesteś piękną kobietą. Twoje cycuszki są idealne. Twoja psiocha jest jak wózetka rozjechana od wschodu do zachodu. Gosiu, proszę, zrób jutro rosół. Pozdrów ekipę z Akropolu z Krakowa. 3 złote. Pozdrawiam, good, good, yes. Nie, nie, musimy dać do niej. Jest bardzo poważny, to nie jest robota. Gosiu, chodzisku nie ma, cycków nie ma. Nie, cycków nie ma, nie ma cycków. Nie ma cycków. Gosiu, chodzisku nie ma. Pizda ma mało. To Jacek cię obraża, nie my. To Jacek cię obraża, nie my. Gosia nie ma cycków. To Jacek cię obraża, nie my. To Jacek cię obraża, nie my. Gosia nie ma cycków. To Jacek cię obraża, nie my. To Jacek cię obraża, nie my. Gosia bez cycków daje za jedyne 5 zł. Pani Gosiu, pani Gosiu, przecież pani z tak zniszczoną reputacją nigdy pracy nie znajdzie. Nie, ja nigdy nie pracowałam. Uda, to będą panią wyszydzać i się z pani śmiać, że pani cycków nie ma. Jest pani skończona. Jedynie my pomożemy, kurwo, 3 złote. Ja, kurwa, to wiesz co? Za takie poniżenie to już bym cię z tego mała. Ale sami cię z tego mówią. Cyckami nie nakarmisz, nie wykopasz. Mam tylko cycki i cycki. Pani Gosiu, nie wiem co gorsze. To, że nie ma pani cycków, czy to, że nie ma pani cycków. Dodatkowo nie ma pani cycków, co sprawia, że nie posiada pani cycków, co jest główną przyczyną nieposiadania przez panią cycków. Skandal i hańba, 3 złote. No i co? No i co dalej? Za dzięko. No i co, skończyło się, gówniarze? Gocha jebać cię, gocha, szma to jebana i tego... Ty nie smarsz tym glutem.
Brzmi w chuj, wiesz. Smarczysz, smarczysz. A nie patrz na moje pióra. Jaca celu dobrze ci tak. Babką. Jebać cię. Jesteś celem, który obraził Gochę. Przez ciebie cała Polska mówi, że Gocha nie ma cycków. Jebać cię, prymitywie, i wyginaj stąd. Daniel przypierdol temu idiocie. Bo jest nagranie, jak mówi, że Gocha nie ma cycków za 3 złote. A co? Cycku. Tam za pisem haczyk jest. Ja cię haczykiem podzielę. O Jaca, mówiłam, zastanów się, co ty pierdoczysz. Feministki. Dzień dobry, pani Małgocho. Dzień dobry. Gratulujemy pani braku cycków. Proszę wytłumaczyć, czy to jakiś świadomy bunt przeciwko stereotypowej kobiecości, czy może wyraz sprzeciwu wobec tradycyjnego modelu matki karmicielki? Dziękujemy za 3 złote. Ja już nie będę grańczyków. W dupie mam. Niech się tłumaczy jełop. Mamy najebałeś? Gosiu, w końcu będziesz miała kompana do... Niech ruga! Daj tu! I cię Polski Instytut mieć. Biologiczny. Pani Gosiu, jesteśmy zainteresowani nawiązaniem naukowej współpracy z pierwszą kobietą, która wykarmiła 2 dzieci nie posiadając cycków. To ewenement biologiczny. Proszę z nami nawiązać współpracę za 3 złote. A to jest do nich, a nie do mnie. Patologia. Gacek, wiedziałem, PZ, że będzie z ciebie gość. I Icek tyle dni się nie mył, w końcu mu wylizałeś torbę i zalałeś jak zupkę chińską. Gratulujemy, że zostaniesz tatą. Gocha z tej okazji opierdol Jacek nagę. 3 złote. W dupę se wstać te 3 złote, ty, w kakao. Kakao! Trąbka. Pół trąbki zrobiłaś. Szkoda trąbki. Kot w butach widzi pani, pani Gosiu, pani syn ogląda was cały czas i pilnuje, żeby pani była bezpieczna. Jasek, co pani Gosia odjebała na streamie z Teksasem, to chyba wiesz, nie musimy ci mówić. No co odjebałam? Upierdolonego hałtwenia. No co odjebałam? To 3 złote. Co odjebałam? No, no właśnie. Pierdolę. I sen. Jestem świadkiem, nic nie odjebaliście. No ale widzisz, to pierdolę. Pierdolę, chleję, kurwa. Stanisława czemu? Z Górnego Drobska. Córko, tak. Jakbyś chciała wiedzieć, to spierdoliłam do zakonu świeckiego z mojej wiachy pod Kielcami dlatego, że nie mogłam się pokazać w Kieleckim ze wstydu, że urodziłam córkę, która nie ma cycków. Tfu, zdychaj za 3 złote. Olewajcie to, bo oni chcą was skucić, tylko i nic więcej, nie? No, ja nie rozumiem tego. Gocha, zamknij do pity, szmato jebana. Ty, szmata, że się celu jebane, tu poruchany. Patrz, ja mam trąbkę na ciebie. Danielku, ty nie wpierdalaj kanał. Jesteśmy. W końcu zamkniesz ten ryj po zaczku. Ryj to ma twoja matka, babka i prababka. Ryj. To stream to na stopu, co mnie skuczyć. Tak, bo widzą, że ty jesteś odpowiedzialny. A ja się kurwa nie dam. Nie. A ty wszystko łykasz. Nie, ja nie. Pani Gosiu, ostatnio czytałam w Newsweeku, że rzekomo zrezygnowała pani z posiadania cycków. Cycków. No i dobrze. Że nie ma pani cycków. Czy nie. To prawda, Justyna, kochankę w TVN, prosiła o komentarz i oświadczenie w tej sprawie? Czy nie ma pani cycków, czy ma za 3 złote? Nie, za 2 złote. Po co podwyżka? Mi to się prezesję. Mama, powiedz mi, wolisz synka czy córeczkę? A jakby były bliźniaki, a może takie... Gocha nie cyc. Gocha nie posiada cycków. Gosze brakuje cycków. Nie. Gocha pozbawiona cycków. Potęgaj się stanik, poszukam na presję. U Gochy nie ma cycków na stanie. Gocha wybrakowana. Gochy cycki nie istnieją. Cycki to coś, czego Gocha nie ma. Gocha nie ma ich za 3 złote. Dobra, może być za 5. No, a na podłużu mieszka 8 kurwa Małgorzat. Ja. I też nie mają cycków. Nie interesujesz. Tak mnie zdradziłeś. Wypożyczalnia cycków.
Pani Gocho, z racji tego, że dowiedzieliśmy się o Jas, że nie masz cycku. Chcemy zaoferować Ci usługi naszej wypożyczalni. Cycki szmaciane. Wypożyczamy na karnawał, ale i dla Ciebie ze względu na nasze współczucie po zniżce za 3 złote. Ja pierdolę tą zniżkę. Stać mi na tyle. Zrobię z silikonu jak Pamela Anderson. I tak wyjdę. Z bombami atomowymi. Gocha nie ma cycków i pizda ma małą. Brak cycków. Absolutny kurwa brak cycków. Gocha nie ma cycków. Nie masz ani pół cycka. W miejscu, gdzie powinny być cycki, ty masz wymowną wyrwę. Gocha nie ma cycków. Gocha nie ma cycków. Nie ma cycków, brak cycków za 3 złote. W dupę, ja ci dam kurde 6 złotych. Pizzę teraz w łeb. Gocha nie ma cycków. No i dobrze, dupy też nie mam. Nie cycki. Nóg też nie mam, ruch nie mam. Iwona śmieje się z braku cycków Gochy. Haha. Gocha nie ma cycków. Tak, bo idę kurde i postawię. Oto mój ironiczny i pobłażliwy śmiech. Ja, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Brak cycków. No, proszę, Jacek ma. Ha, ha, za 3 złote. Dziwkę i ma cycki. Wali mnie to. Teraz coś napiję, mam w dupie to. No niestety, frajerze, trzeba mówić, kurde. Zastanowi się w łeb, co pierdolisz. Czterech zrobiłeś, nagle nie jesteś płodny? Z tą kurwą mi się. Nie chce mi się gadać, Jaca. Fer, do czego służą piersi dziewczyny do piszczenia? Do czego służą piersi kobiety do karmienia dzieci? Do czego służą piersi Gochy do ostrzenia brzytwy? 3 złote. Mam dupie. O, tu mam. A ty się baw. Ja pieni. Małgorzata Zwierzyńska zamieszkała na Urzędniczej 2 przez 9 nie ma piersi. Małgorzata Zwierzyńska z Podgórza nie ma piersi. Małgorzata Zwierzyńska nie ma piersi. Małgorzata Zwierzyńska PESEL 730 219 669 nie ma biustu. Zwierzyńska nie ma piersi, 3 złote. No i chuj. Ale bynajmniej syna urodziłam, jednego i drugiego. Nic. I też nie pomagaj mi. Tu Stanisława Stulej-Piotrowska. Córo, cieszę się, że będę miała prawnuka. Przynajmniej coś będziesz miała, skoro nie masz nawet cycków. I tak ciebie nie kochałam, bo tylko srałaś w pieluchy. Widzę po strymie, że zostało ci to do dzisiaj. Zdychaj za 3 złote. Dobra, niech wam będzie, kurde. A, ja już nie mam sił. Ty się kocham, ja bym życie oddała za ciebie. Kurwa. A nie wiem, co z nogami się dzieje. Wyluzuj, żeś kuźwa w końcu. I nie daj się kurwa podkręcać. Gocha nie ma cycków i pizda na mało. Tak brak cycków. Absolutny kurwa brak cycków. Gocha nie ma cycków. Nie masz ani pół cycka. W miejscu, gdzie powinny być cycki, ty masz wymowną wyrwę. Gocha nie ma cycków. Gocha nie ma cycków. Nie ma cycków, brak cycków za 3 złote. No widzę. To szybrej. Teraz kurwa jestem. Gocha nie ma cycków. No Gocha i nie muszę mieć. Absolutny kurwa brak cycku. No i dobrze. Gocha nie ma cycku. No i dobrze. Nie masz ani pół cycka. No miejscu, i dobrze. Gdzie powinny być cycki, ty masz wymowną wyrwę. Gocha nie ma cycku. No i dobrze. Gocha nie ma cycku. Nie, tak goła, to by się nie ma cycków, brak cycków za 3 złote. Jak zdechnę, to będzie się jeszcze poradnąć. No, ja już nie pierdolę. Pilna informacja. Gocha nie ma cycków. Gocha nie cyc. Gocha nie posiada cycków. Gosze brakuje cycków. Gocha pozbawiona cycuszków. U Gochy nie ma cycków na stanie. Gocha wybrakowana. Gochy cycki nie istnieją. Cycki to coś, czego Gocha nie ma. Gocha nie ma ich za 3 złote. Co byś wolała? Cycki czy nogi, kurwa? To czym rej, kurwa? Bo czy mam nerwy? Teraz już pojadę z... Jeszcze jeden numer jest. Trzeba prędzej. Synie narodzony Benkard Daniela. Ludzie ratunku nie chce przyjść na świat.
Zapieram się jak mogę w piździe nosaczowej i robię rejtana, bo nie chcę żyć na melinie z babcią, która nie ma cycków i dziadkiem, który na chleb mówi byt. To rodzina za 3 złote. No i dobrze, lepiej taki dziadków jak... Kto żyje tyle lat, to życie się ratowało. Gocha to już nie ma cyborg. Gocha jest już prawie cyborgiem. No jestem cyborgiem, nie. Silikonowe cycki, protezy. Tak, silikonowe, jak Gocha jest już prawie cyborgiem. Sztuczna szczęka, silikonowe cycki, protezy nóg. Gocha jest już prawie cyborgiem za 3 złote. Ja bym chciała, byście co zobaczyć, jakbym umarła. Co by byście zrobili? Nikt mi nie pomagał. I dawałam sobie rady. Ale jeśli chłop siedzi w domu, nic nie robi... Chyba że na zbroję. Gocha nie ma cycków i pinda. No i chuj, kurwa! Brak cycków. No i dobrze. Absolutny kurwa brak cycków. No i dobrze. Gocha nie ma cycków. Nie masz ani pół cycka. Nie! W miejscu, gdzie powinno być cycki, to masz wymowną wyrwę. Gocha nie ma cycków. No zaraz jej pojadę. Gocha nie ma cycków. Nie ma cycków, brak cycków za 3 złote. Dobra, prosiłem Jacka, żeby włączył te, nie? Ale on chyba w łazience jest. Zaraz włączy. Ja już mam dosyć. Jak się ciszej troszkę? Wypożyczalnia cycków. Pan Gocho, z racji tego, że dowiedzieliśmy się od Jacy, że nie masz cycków, chcemy zaoferować ci usługi naszej wypożyczalni. Cycki szmaciane. Wypożyczamy na karnawał, ale i dla ciebie ze względu na nasze współczucie po zniżce za 3 złote. No bo też mi spokój święty, kurwa, z cyckami. Co tam u was u ciebie? Ja nie piję, ale ja tu daję życie na Gocha nie ma cycków. No i dobrze, Gocha nie ma cycków. Gocha nie posiada cycków. Nie. Co tam dobre jest? Słuchajcie, dobrze. Moja mama bardzo dobry obiad zrobiła. A co Gocha nie ma cycków na stanie. Takie mięso, Gocha to się z czego się robi. Tu wiesz, Gocha cycki nie istnieją. Cycki to coś, czego Gocha nie ma. Gocha nie ma ich za 3 złote. A, to ja też nie lubię. No tacie dobre. Zdjęcie ci pokażę, bo... A bo wiesz, jak ja kiedyś upiałam, jak chodziłam do roboty, nie? Ale jak powiedziałam mojej mamie raz, że ma zrobić taki obiad, kurwa cały tydzień mi robiła. Ten jajko pan sadzone. Pan Gosiu, dość tego. Od 2 tygodni całe torum puszę obroty po pan no i chuj mi obchodzi. Gdzie się nie pójdzie? Czy to żabka, czy barmiaczka na Ubosia? Wszędzie tylko śmieją się, że Gosia w podbliżu nie ma cycku. Czy to prawda, czy tylko plotka za 3 złote? Plotka! Coś takiego mi mama zrobiła. No, zajebiste. No, marcheweczka. No. I no, chlać, spać, nic nie robić. Nie chuja, nie będzie tak. Przyjeżdża Daniel i kurwa, będzie poważna rozmowa, bo cóż, koniec z tym. Tak nie może być, Jacek. Niestety, wypierdalasz. Absolutne kurwa brak. Łotnie, bo ja tym kurwa. A co mnie obchodzi? Że głowa boli, to trzeba spać! Każdego głowa boli. Trzeba robić. Dobra, spierdalaj z tego domu, kurwa. Zabiję. No i chuj! Nie mam dupy, nie mam nic, nie mam rąk, nie mam nóg. Wkurwiam. Wkurwiam cię! Ty kurwa leniu śmierdzą. No nie chcę się kłócić, bo nie mam głosu. Ja pokadam z Danielem. Wypożyczalnia cycków. Pani Gocho, z racji tego, że dowiedzieliśmy się o Jacy, że nie masz cycków. Ja. Chcemy zaoferować ci usługi naszej wypożyczalni. Cycki szmaciane. Wypożyczamy na karnawał, ale i dla ciebie ze względu na nasze współczucie po zniżce za 3 złote. Cycki masz, nie martw. A że ja nie mam takich kurde jak Pamela, no to trudno. Widać, że on lubi takie. A mnie tu wali. To mógł się za mnie nie brać. Ale do kurwy to umie latać. Pani Gosiu, to nie wstyd. Pani Gosiu, proszę się nie załamywać. My kobiety jesteśmy ci życzliwe i mówimy ci, że brak cycków to nie koniec świata. Może i ten łajdak zniszczył reputację, ale... Że ta spokój brak cycków, kurwa, jasne. Zabiegi już za 3 złote. Nie mam bombów, ale mam jakieś. To nie gadaj teraz, że brak cycków, kurwa. No smarczy tym glutem. Ten się znasz na komputerze, jo. Się
Czy za robotę weź, kurwa, nie komputer. Gocha nie ma cycków. No pewno, że nie ma. Nawet Jan Paweł II miał większe cycki, mimo że był szatanem. A srał na hostie. A tego hostulej Piotrowska nie masz cycków i srasz na tak jest. A my sramy na tak, czy tego papieża masz. Nawet Sonia ma większe wymiary. Tak jest. Cyckowa gocho za 3 zł. Dobra, nie mam nic. Dupy nie mam, rąk nie mam, nóg nie mam, nic nie mam. Co robisz, ma to jebana? To kurwa, ty zgoj. Też na komputerze. Odkrywa się od komputera. A co mnie to obchodzi? Jeszcze raz smakuj tym glutem. Czy wyjebie kurwa z kopa. Tu Stanisława Stulej-Piotrowska. Córo, cieszę się, że będę miała prawnuka. Przynajmniej coś będziesz miała, skoro nie masz nawet cycków. I tak ciebie nie kochałam, bo tylko srałaś chłopak. Nie, bo byście chcieli, żebym wam pokazała. Widzę, że zostało ci to do dzisiaj. Jeszcze raz smakuj, gnoju. Garbata kurwo. Czemu że się w nocy wydzierać? Dobrze, że nieogolony jesteś, brzydal jesteś. Trzymam cię, bo kurwa żal mi, ale już teraz nie żal mi. Napierdala sobie dziwki. Śmieciu jebany. Gocha nie ma cycków. No, kocha nie ma cycków. Nie, dupy też nie ma. Nie cycki. No. Haha, nawet ja, Iwona, śmieję się z braku cycków gochy. Haha, gocha nie ma cycków. Haha. Ma satysfakcję z ośmieciu? Oto ironiczny i nie poniżyłeś? Przed całą Polską? Haha, haha. Szmato? Haha, haha za 3 zł. Dlatego wypierdalasz szybko z domu. Nie chcę ciebie. Mordowuję cię i wypierdalasz. Tak poniżyć kobiety to jest najgorsze, co można zrobić. Najgorsze, co można było, to żeś mnie poniżył. Przed całą Polską. Potwór z Loch Ness, Eldorado. To jest szmato jebana. Złoty pociąg z Wałbrzycha. Ja do niego mi to wyjebie. Przysięgam na Boga, wypierdala z Gosi. Co łączy te rzeczy, co o nich słyszał? Co się obkupił, kurwa? I tak dalej, a ty poniżasz jego matkę. Fajnie zrobiłeś. Co mi kupił? Swoją kurwę trzeba było poniżyć. Twoja kurwa nie ma cycków. A twoja kurwa córka się pierdoli na prawo i lewo. Ja to spierdolę, masz wejdź. Co mi kupił? A skąd masz te pieniądze? Jakie pieniądze? No, z czego masz ciuchy? Paćka przyszła, co? Spać. Więc dobranoc, gdzie jest renta twoja? Widzimy się jutro. No dawałem ci. Lepiej się czuła. Daria, a jak będzie położyłaś, to nie wiem gdzie. Szmato jebana. Wszystkiego bym się spodziewał, ale żebyś tak mnie poniżył po tylu latach życia wspólnego. I to zapierdalasz. Czyli dzisiaj. Nie będzie mi dzieciak ciągle żarcia kopywał, bo ty kurwa nie umiesz sprzątać ani ugotować nic. Żeś chociaż mnie zostawił. Ja ty jesteś mojego żarcia jeść. Ja gotuję. Nie żarcia, bo ja nie jestem świnia. Skoro pił mleko z tak małych cycków. Ale mięso to można wstawić, tak? Twoje rzadkie gówno, które co chwilę wypływa z obsranej dupy i zalewa smierdzące gacie. 3 złote. A skąd ty wiesz, ja gacie noszę? Nie odbieraj telefonu. Ty nie odbieram telefonu. Pierdaj mi ta noga napierdala, ja pierdolę. Idę zaraz spać i go. No, najlepiej, nie? Nagrać się i spać. Pani, co jest a co mam tu robić? No, to, siedzisz ja tu, pierdolisz. Ale to, że ta garbata łachmeta nie ma nawet co? Za grosz honoru, żeby pani za to przeprosić. 80 godzin? Łachmeta nie umie przeprosić. Przepraszam, bez dopóki ja siedzę, a jak tego, to pójdziemy spać. Gocha nie ma cycków i pizdę ma małą. Brak cycków. Absolutne kurwa brak cycków. Gocha nie ma cycków. Nie masz ani pół cycka. W miejscu, gdzie powinny być cycki, ty masz wymowną wyrwę. Gocha nie ma cycków. Gocha nie ma cycków. Nie ma cycków, brak cycków za 3 złote. Nie, siedzisz teraz. Nie. Się wyspałeś pół dnia. Nie. Chuj mi obchodzi. Teraz siedź. No, siebie śpisz. Przecież tak nic w śmieciu nie robisz. Siebie śpisz i to drabska. Wypierdalasz. Wypierdalasz. Ja skończyłam dyskusję z tobą. Po co tu jesteś? Wypożyczalnia cycków.
Pani Bocho, z racji tego, że dowiedzieliśmy się od Jacy, że nie masz cycków, chcemy zaoferować Ci usługi naszej wypożyczalni. Cycki szmaciane. Wypożyczamy na karnawał, ale i dla Ciebie ze względu na nasze współczucie po zniżce z 3 złote. Zajebiście. Zabierz to i spierdalaj. Wiedzę, się nie pokazuj tu w trumnie. Ty już chciałeś kładować paczkę? No, no to i dlatego nie wypierdalasz i nie zostajesz. Pilna informacja. Gocha nie ma cycków. Gocha nie cyc. Gocha nie posiada cyców. Dzięki. Gosze brakuje cycków. Gocha pozbawiona cyców. Nienawidzę cię, kurwa. U Gocha nie ma cycków na stronie. Gocha wybrakowana. Zostaw, Sonie, śpi. Gochy cycki nie istnieją. Nie. Cycki to coś, czego Gocha nie ma. Gocha nie ma ich 3 złote. Tak, pewnie. Dupy też nie mam. Zostaw, Sonie, mi. Uto pozmawnie. Jaca, Gocha nie ma cycków. Gocha nie ma cycków. Dobra, skończ już ten temat. Gocha nie ma cycków. 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 Popiołka wyrzuci. Chuj w kąt, popiołka. Śmieciu jebany. Znaj cysatą, kurwa. Miałeś, Aniusie. Czemu iść do niej? Panie Gosiu, dość tego. Od 2 tygodni cały Torun huczy od plotek o pani cyckach. Gdzie się nie pójdzie? Czy to Żabka, czy Bar Mleczny Małgosia? Wszędzie tylko śmieją się, że Gosia z Podgórza nie ma cycków. Czy to prawda, czy tylko plotka za 3 złote? No jak nie mam cycków, no kurwa. Oj Boże. Oj kurwa, frajerze. Przysięgam na Boga, da nie ma cię wyjebać. Wypierdalasz. Pani Gosiu, ty szmatak, co jesteś. Pani Gosiu, tak, proszę się nie załamywać. My kobiety jesteśmy ci życzliwe i mówimy ci, że brak cycków to nie koniec świata. Patrz, mam cycki, do chuja pana. Reputację, ale teraz jest tyle możliwości zrobienia sobie piersi. Jo. Zabiegi już z 3 złote. Raj, kurwa. Jezu, zniszczyliśmy życie, kurwa. A ja taki, kurwa, wypierdalam z domu. I wypierdalasz. Wypierdalasz się, nie gap na mnie, kurwo. Masz szczęście, że jestem trzeźwa. Pani Gosiu, jadę na pani miejsce. Jestem! Za to szmacenie obok. Jakbym była pijana, to bym kurwa już dawno cię wyjebała. Proszę teraz jebnąć piwem w jego ryj, by miał nauczkę za taką plotkę. No. Że nie masz cycków i masz... Tak, ubliżył mnie i poniżył. Oblać piwem go 3 swoją kobietę. No, to zasłużył na to, że wypierdala Drawska. Trudno. Wyjebuję z tego domu. Czy nie go zajebi, jak przyjedzie. Pani Gocho, tutaj Rada Osiedla Podgórz i Społeczność Podgórza. Jesteśmy oburzeni tym, że nie ma pani cycków. Ponoć ma pani wklęsłe niziny w miejscu, gdzie ta, pani wklęsłe. Cycki. Tak, prosimy na wydać oświadczenie w tej sprawie i przeprosić za brak cycków za 3 złote. Ja, pewnie. Ja, na plecach mam. Ale wypierdalasz. Siadę, nie opowiem, wypierdalasz. I koniec już, Jaca. Powiedziałam, kreska dramatyczna przyszła. Pani Gosiu, ostatnio czytałam w Newsweeku, że rzekomo zrezygnowała pani z posiadania cycków. Cyckowska podała, że nie ma pani cycków. Czy to prawda, że syna kochankę w TVN prosiła o komentarz i oświadczenie w tej sprawie? No i dobrze. Czy nie ma pani cycków, czy ma za 3 złote? Nie mam, bo mam na plecach. Siedzi z wami źle. Nie smacz. Chuj z wami, co wypierdolić. Czy na tą choinkę, kurwa. Ten kabel, ja nie wiem, trzeba przełknąć tutaj jutro. Pani Gosiu, Jaca zniszczył pani życie z tym, że nie ma pani cycków. Jaca zniszczył pani życie z tym, że nie ma pani cycków.
Jaca zniszczył pani życie z tym, że nie ma pani krytyków. Jaca zniszczył pani życie z tym, że piękno. No patrz! Co ty kurwa robisz? To niech znajdzie Solinę. I co, ja mu bronię? Tu pokój żyje ze mną. Dobra, pomóż, pomóż. Jeszcze raz marki tym glutem, to ci kurwa wyjebie. Borda się jebany. Odzyska mnie lepiej nie pierdolę. Jeszcze raz marki. Tylko za sprzątanie ich pomoże mi. Okres do mycia wszystko. Nie zapierdalam. Pani Gosiu, dziś były skoki narciarskie na TVP1 i podczas przerwy między skokami był fragment o was i o tym, że nie ma pani cycków. Po skokach prezes Kurski powiedział, że skoki oglądało 10 milionów Polaków. Dzięki ci, Brajerze. Wiesz, czy danie zajmie za to, nie? A ty we wszystko łykasz? Nie łykam, tylko powiedziałeś, kurwo. Wiesz, że wypierdala z tego domu. Czy danie wyjebie za to, jak tu przyjedzie? No. Pani Gosiu, nie będziesz miał łykać. W sposób może sobie pani wstrzyknąć. Ty co jesteś, kurwa, ty wychodzisz? Jeszcze raz Markim Glutem się zabije. Jaca wypowiedział się kurwa, dam, na temat pani Bark z Romowych, powiedział, że wiszą jak dzwony w kościele. Szma to jebana 3 złote. A, dzięki ci bardzo, zajmie ci danie za to. Wiesz o tym. To ci na 100% mówię. Jutro wypierdalasz do Drawska. Koniec, kurwo, kariery w Toruniu. Koniec! Stanisława Stulej Piotrowska. Córko. Jakbyś chciała wiedzieć, to spierdoliłam do zakonu świeckiego z mojej wiachy pod Kielcami dlatego, że nie mogłam się pokazać w kieleckim zespiegu, że tyle się działo, to wytrzymasz. Która nie ma cycków. Tu zdychaj za 3 złote. No i dobrze. Pip! Pani Goś ukochana nasza maciora, chociaż panią doceniał i wielbił za płaskorzeźbę, a Jacek niestety szydzi, że nie masz cycków i jesteś płaskorzeźbą. Musi pani wrócić do maciory, bo on panią doceniał i szanował, a Jacek szmaci 3 złote. Panie szmaci, kurwa chusty. No wypierdala do Drawska. Już nie będzie Jacka. Tam, niech kurwa swoją córkę, swoją byłą dziwkę. Polski Instytut Biologiczny. Pani Gosiu, jesteśmy zainteresowani nawiązaniem naukowej współpracy z pierwszą kobietą, która wykarmiła dwóch dzieci na posiadanie. Ja cię kurwa nienawidzę. To ewenement biologiczny. Gdzie idziesz? Proszę ja z nami nawiązać współpracę. Nie! Mnie obniżyłeś, kurwo! Poniżyłeś mnie przed całą Polską. Wszyscy cię kurwa obniżają już. Nie! To co powiedziałeś, to nie. Mogą mnie od kury w oddziwek wyzywać. To najgorzej. Czym ryj, kurwa. Daj zabiję cię, kurwa, za to. Ten bo ja się będę streamował. Dzień dobry, pani Małgocho. Gratulujemy pani braku cycków. Proszę wytłumaczyć, czy to jakiś świadomy bunt przeciwko stereotypowej kobiecości, czy może wyraz sprzeciwu wobec tradycyjnego nie modelu matki zajęcielki, dziękujemy. Nie jest nic w tym domu. Nic. I rano, kurwa, o której masz pociąg? Zapierdalasz. Przyjeżdża Daniel, bo to Daniel to będzie wszystko wiedział. I wyjmuję stąd. Wypierdalasz. Daniel się zabije za to. Całe już resztę, kurwo. Szma to jebana garbata. Jaca wypierdalasz. Zobaczysz, jak Daniel przyjedzie zapierdolić się. Wypierdalasz, wypierdalasz, wypierdalasz. Tak, wypierdalasz, i wypierdoli. I to mam obiecuję. Wypierdalasz, 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 wypierdala 3 złote. Nie będzie mi kurwa żyje ze mną, a mi ubliża i poniża. Poniżył mnie przez samą Polską. Dziękuję bardzo. Garbata szmata. Co masz, żory się wszystko za darmo. Nie sądziłam, że kiedykolwiek to powiem, ale można panią porównać z hollywoodzką aktorką. Jest pani niczym Angelina Jolie. Obie nie macie cycków. Pozdrawiam za 3 złote. No słuchajcie, a co mają cycki do... A już nie będę mówić. A ty z jakiej racji pierdalasz to? Za twoje pieniądze? To nie żryj. Kozo jebana i pierdolona. Gocha nie ma cycków. No. Haha, haha. Tak, kocha nie ma cycków, nie. Haha, nawet ja, Iwona, śmieję się z braku cycków Gochy.
Haha, Gocha nie ma cycku. Zobaczymy, jak dalej przyjdzie. Haha, przyjdą na Boga, wypierdalasz. Oto ironiczne i pobłażliwe śmiechy. Wypierdalasz. Haha. Zanim wszystko będzie widział. Brak cycku. I nie rób tym rejem, kurwo. Haha, haha, za 3 złote. I masz się to wypierdalać. Kurwa, taki mi się nie napalę. Pani Gosiu, rozumiem, że 5000 albo 10000 widzów na streamie, ale że 10 milionów Polaków oglądało TVP1 i wie, że pani nie ma cycków. No i dobrze, nie mam cycków, nie mam rąk, nie mam nogi, nie mam głowy, nie mam nic. No, dalej, śmieta się. No. No, no to razem, poczuj się dobrze. I ostatni raz cukierki mi już zaraz. Eldorado. Zajebicie, wypierdalasz dzisiaj. Dodanie ci kupuję, kurwa, ciuchy, Bóg. A ty, kurwa, mi tak zrobiłeś? Co łączy te rzeczy, każdy ja pamiętam, nie robi, słyszał, nie ale nikt na oczy nie widział. Trzyma to jebana. 3 złote. Wypierdalasz, ja zaprzysięgam na Boga, wypierdalasz. I już więcej mi się nie pokazuje na oczy. To jest sprząta. I więcej nie żyj mi cukierku, bo to nie twoje. Tu garbata, kurwa. Tu bankard Daniela. Ludzie ratunku, nie chcę przyjść na świat. Zapieram się jak mogę w piździe noseczowej w robie Rytana, bo nie chcę żyć na melinie z babcią, która nie ma cycków i dziadkiem, który na chleb mówi byt. To rodzina za 3 złote. Się nauczyłeś to ode mnie, nie? Że więcej mam tekstów, nie będę sypała. Bo łukacie. Dada, jakbym w młodości pił mleko z tak małych cycków, to bym się polamal jak twój niedojebany syn, kaleka pierdolona niemyta od 3 miesięcy. Oby wam taki kuty ujebany... Jeszcze raz swarki, kurwo! Zabijecie! Jeszcze raz glutem mi swarkiesz. Trzyma to jebana, ty. Przysięgam na Boga, wypierdalasz dzisiaj mi z tego domu. Nie chcę cię widzieć. O której masz pociąg? Tu Stanisława z Turej Piotra. Jedziesz! Córo, cieszę się, że będę miała prawnuka. Przynajmniej coś garbata będziesz miała, skoro nie masz nawet cycków. Memlasz nawet, nie musisz cukierka jeść. Tylko srałaś w pieluchy. No i dobrze. Widzę po streamie, że zostało ci to do dzisiaj. Zdychaj za 3 złote. Ale cię zajebie, Dani. Nie wypierdalaj dzisiaj. Nie chcę cię, kurwo, widzieć. Ujebany w dupę ruchany. Niech zapierdala, kurwa, ze swojej miejscowości. To nie jest dla niego. Tam. Bezdomna kurwa. To bezdomnych pójdziesz. Paweł II miał większe cycki, mimo że był szatanem. A srał na hostie. A tego hostulej Piotrowska nie masz cycków. A my sramy na hostie. Nawet Sonia ma większe wymiona niż ty bezcyckowa Gocho za 3 złote. Za to zajebicie, daj. Przysięgam na Boga, zajebicie. Wypierdalasz, Jacek. Szkoda z dyskusji. Ja słyszałem, co masz pecha. Pomniała wypitą ci rozjebary. Tak? Tak, rozjebałam cię. Kurwo jebana w dupę ruchana. I tak, Promila? Alkohol. Promila? No. Chcesz zobaczyć? Ale to zaraz ci kurwa w ryj, kurwa jebne. Przydałeś, to, że będziesz jedyną babcią, która więcej niż niemowlę. Za 3 złote. Brudna kurwo. Brzydzę się tobą. I żałuję, że Danie ci kurwa nakupywał ciuchy. Zamiast sobie z jego śmierdzą tobą. Pani Gosiu, dziś Maciej Orłoś w Teleekspresie mówił o tym, jak ważne jest karmienie piersią i dał przykład pani syna, że złamał nogę, bo jego matka nie karmiła go piersią, bo nie ma cycków. 5 złotych. No, ten kurwo. Się zajebę za nie za to. Nie memlaj, kurwo. Co? Co, wódkę sobie polewasz? Gocha, to już niemal co. Zaraz będziesz miała sztuczną szczękę, silikonowe cycki, protezy nóg. No i dobrze, stać mi na pensję, zrobię silikonowe jak panela. Sztuczna szczęka. Aktorki se zrobiła i nie mogę sobie zrobić? Protezy nóg. Gocha, to już prawie cyborg. Sztuczna szczęka, silikonowe cycki. No i dobrze. Protezy za 3 złote. A aktorzy, aktorki nie mają? Robią sobie zęby, cycki i wtedy wychodzą sobie na scenę. No. Ja też mogę. No z jakiej racji nie? Chlej, kurwa, chlej. Frejerze, chlej! Chlej! Pokaż sobie światło. Jak ty chlejesz, kurwo.
alkoholiku jebany. Przez ciebie. Co przez ciebie? Jesteś łachmytą. Alkoholikiem byłeś i będziesz.